Dzień dobry, dzień dobry. Witam was ponownie w sobotę, w kolejną sobotę. Dziś taki live, kulinarny, trochę, bo będziemy rozmawiać o tym, co sobie ugotowałam w moich kociołkach. Dzień dobry, witam was serdecznie. Czy jest tu ktoś ze mną? Zapraszam Was. Dzień dobry, Robercie. Witamy Roberta. Tak, tutaj z tej strony jest Robert. Witamy Roberta. Dzień dobry, Haniu. Witam cię serdecznie. Taki dzisiaj live chyba mało interesujący, ciebie, bo mało o szyciu będzie, ale będzie dużo o szmatach. Więc mam nadzieję, że nie będziesz się nudziła. Mam nadzieję też, że spędzisz weekend, Haniu, owocnie na szyciu kolejnej wspaniałej odzieży. Na wyzwanie, na ubranie na poniedziałek. Czu, czu. Witam ci Mireczko, witam serdecznie. Witam Beatkę. Marira, hejo. Danutka, cześć. Ewuniu. Cześć Ewuniu. No nie spóźniona, bo trochę ja jestem spóźniona z tego, co widzę, to 12.05 już jest, a ja dopiero co weszłam. Nie, no, nie cała na biało, cała na różowo chyba dzisiaj trochę. Mm. Z ciepłą herbatką w Gdańsku jest tak zimno, wiecie co? Ja nie wiem, co się wydarzyło, ale w tygodniu było całkiem spoko, a teraz jest tak zimno, że... O w grubym swetrze przyszłam do pracy. Eee, dobrze. Witam Was serdecznie. Oj, Gosia jest. Witam cię serdecznie, Gosieńko. Cześć. Miło was y, widzieć. Eee... <grywia> Hania, ja się nigdy nie nudzę. A na poniedziałek coś masz? No dobrze, to ja jestem pełna nadziei i oczekiwań i po prostu mam nadzieję, że znowu mnie zaskoczysz, bo zawsze mnie zaskakujesz Haniu swoimi stylizacjami na wyzwanie na ubranie na poniedziałkowe posty. Kto nie wie, o co chodzi, niech wpada do grupy Jeszycze z Kotami. Tam się w poniedziałek, każdy poniedziałek chwalimy tym jaki ciuch sobie uszyłyśmy i jak ładnie nosimy. To nie musi być nowy ciuch, to może być ciuch, który już uszyliście dawno, dawno temu, ale może być w nowej stylizacji, może być ciuch, który już pokazywaliście, jeżeli pokazywaliście. Zresztą wszystko wam dziewczyny w grupie powiedzą, bo grupa jest świetna i dziewczyny są super. I mam nadzieję, że się świetnie bawimy w poniedziałki. A dzisiaj jest sobota, dzisiaj jest sobota live'owa, warszta to była trochę, bo dzisiaj znowu o farbowaniu tkanin. Dwa tygodnie temu, dwa tygodnie temu. Tak, dwa tygodnie, już nie pamiętam, czy dwa czy trzy. E, pokazywałam wam rośliny i mówiłam o tym, że nazbierałam ich, żeby farbować. E, życie jak zawsze mnie oszukało, a <laughs> i e, wtedy nie pofarbowałam, e, musiałam zebrać od nowa rośliny. E, I zebrałam e, sobie w tym tygodniu, w tym tygodniu farbowałam, miałam w domu e, Wiedźmową kuchnię trochę. E, taką creepy dla moich dzieci, ponieważ no nie był tam, nie gotował się w garach obiadek, tylko gotowały się jakieś trawska, trawska które w jeszcze bardzo intensywnie pachniały, bo jak gotowałam na nawłoć czy wrotycz, to to jest bardzo, bardzo mocny zapach. Dla mnie cudny, Na innych może niekoniecznie, więc jeżeli wpadniecie na pomysł gotowania na przykład wrotyczu, to proponuję jednak uchylić okna. A Ewa, zimno, wszędzie co to będzie? No kurczę, zima, zima będzie najgorzej, najgorzej. Dlatego słuchajcie, jeżeli chcecie mieć odrobinę lata zimą, to teraz lećcie na łąki przydomowe i zbierajcie zioła. Zbierajcie zioła, chociażby na włód. Na można usłużyć, na można zrobić na przykład herbatkę. Albo miodek nawłociowy. To jest piękne, wspaniałe zioło, które rośnie jak chwast totalnie, absolutnie zarasta. W miastach to szczególnie na jakichś nieużytkach, to od razu po prostu pole, lasy na włoci. Lasy, bo włocie jest bardzo może potrafi wyrosnąć nawet do dwóch metrów wysokości, więc e, e, tak. E, zbierajcie na jeżeli nie macie jej przy drodze szybkiego ruchu. Dobrze. E, bohater drugiego planu. Tak, bohater drugiego planu. pozdrawia, pozdrawiamy. Dzisiaj taki live z, ze strony sklepowej, ponieważ warsztatowni, która jest tam, są warsztaty dzisiaj i kurs dla dorosłych, szycie dla początkujących. Dziewczęta dzisiaj walczą i spędzają swoje pierwsze minuty z maszynami. Więc żeby im nie przeszkadzać, my dzisiaj tutaj, a dzisiaj teraz mała przerwana na kawkę, żeby z kolei one nie przeszkadzały nam. A ale my tu z tym całym śmietnikiem liveowym w, w części sklepowej, bo i tak sklep zawsze mamy zamknięty na czas live'a. No i tak sobie tutaj dzielnie radzimy. Więc tak, dobra, do brzegu, bo czas płynie, a ja jeszcze nic nie powiedziałam, co byłoby związane z tym live'em. Dzikie barwy. Oli Bystry. Ja serdecznie polecam tą książkę każdemu, kto. Jest chociaż odrobinę zainteresowany farbowaniem naturalnym. Ta książka opisuje, Ola bardzo szczegółowo opisuje sposób przygotowania tkanin, zaprawiania tkanin, bo tajemnicą dobrych wyników barwierskich jest także to, jak przygotujemy szmatę. Więc polecam. I Ola też pokazuje spektrum roślin, które barwią. I ma wydrukowane tutaj takie próbniki kolorów. I można sobie. Na przykład tu mamy Opla Szczaf, którym też farbowałam, zaraz chwilę wam pokażę. I tu mamy takie wybarwienia, gdzie hmm, można sobie porównać to, co nam wyszło. Ja bym właśnie dzisiaj to chciała zrobić. Chciałabym wam pokazać, co teoretycznie może wyjść z danego zioła, a co tak naprawdę w praktyce potrafi. Was zaskoczyć. Bo farbowanie naturalne polega na tym, że nigdy tak naprawdę do końca nie znamy efektów naszej pracy. No nie da się ukryć, że pracy czasami trochę żmudnej i wymagającej dużej cierpliwości, bo, no, no bo jak się tak stoi nad tym garnkiem i trzeba czekać dwie godziny, aż się ugotuje. No, ja na obiad tak długo nie czekam, ale na zioła tak. Więc popijam herbatkę i pokazuję Wam. Dobrze. Skoro otworzyłam na sztawiu, i chcę Wam pokazać tutaj a Każdy z nas jad sztaw z nasypu, będąc dzieckiem. Ale. Czasami warto pozwolić Szczawiowi po prostu zakwitnąć i te kwiaty, te łodygi takie suche, brązowe, z takimi groszkami brązowymi, one barwią. Witam Cię Kasiu serdecznie, witam, fajnie, że dołączyłaś do naszej live'owej grupy. Ela z Łodzi pozdrawia, Gdańsk pozdrawia, dopłyncie do nas kiedyś. Dobra, wracamy do mojego Szczawiu. Sztaf u mnie rośnie pod domem dosłownie. Wystarczy, że wyjdę z klatki, a mieszkam w bloku w centrum miasta, więc wystarczy, że wyjdę z klatki na taki nieużytek, który miał być kiedyś budową, i tam jest tak różnych dobroci po kokardę. I między innymi był sztaf. I teraz tak. Sztaf według dzikich barw i olibystry. powinien się wybarwiać na takie cielisty do brązów. Gamę kolorystyczną uzyskujemy, takimi substancjami, które podbijają kolor. A Ja do podbijania koloru używam dwóch substancji tlenku żelaza i siarczanu miedzi. I teraz Wam pokażę, co mi wyszło ze szczawiu, tu mam, tu mam jedno, tu mam szczaw, szczaw. I ze szczawiu wyszedł taki delikatny, różowo cielisty kolor. To jest szczaw bez podbijania. O, Agnieszka, witam cię, Agnieszko. To jest szczaw same, samego wywaru. Sam wywar. Tkanina bawełniana, bo ja farbuję tylko płótno bawełniane 100%, bawełniane. Zobaczcie, taki kolor bardzo delikatny. Moje tkaniny nie są gładkie, tylko są takie wpaćki bo ja gotuję ten materiał razem z wkładem roślinnym. Nie odcedzam. Bo mi zależy na takich marmurkach po prostu. Jakbym chciała mieć gładkie tkaniny, to trzeba byłoby wywar odcedzić i dopiero gotować materiał w takim odsedzonym. Więc mamy tutaj szczaw nie nigdzie. Gdzie? I Hania pyta, w jakiej formie kupuje te tlenki siaczane inne. Klub kupuje w sklepie chemicznym. Tak, a tkaniny przygotowuję w wodzie żelazowej. Tak to się ładnie nazywa. Moją, za, moją bejcą jest woda żelazowa, ponieważ jestem sknera straszliwa i nie lubię wydawać pieniędzy i, i po taniości zawsze jest lepiej. Nie, 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 nie zawsze jest lepiej, ale wodę żelazową można sobie samemu zrobić. Wystarczy po prostu namoczyć przez dwa, trzy dni coś zardzewiałego w wodzie. Mhm. A zardzewiałych wodzi, puszek i takich innych też na polach nie, i ulicach nie brakuje, więc można sobie samemu wodę żelazową zrobić. Żelazo w ogóle robi tak, taką, takie czary, że przyciemnia kolory. Więc pamiętajcie o tym, że żelazo e, przyciemnia kolory. E, Halina, witam cię, Halinko. No więc tak, mamy sztaf. Sztaf. I e, moje eksperymenty, które chciałam wam pokazać na dzisiaj, były z e, dwoma, dwoma do, substancjami z dwiema substancjami podbijającymi kolor. Właśnie e, siarczanem miedzi i żelazem. Więc tak wygląda goły, łysy sztaf bez e, podbijania. A tak wygląda sztaf z siarczanem miedzi. Jest o ton, dosłownie o ton jaśniejszy, taki bardziej cielisty. Ja myślę, że taki kolor to by się doskonale sprawdził na przykład na szycie laleczek, ciałek. No i mam trzecią wersję, szczaw z żelazem. I zobaczcie, od razu żelazo podbiło kolor i zrobiło ten kolor taki bardziej brązowy. To już jest taki ciepły, jaśniutki brązyk. Jak to się ma do kolorów uzyskanych przez Ole Bystry? No, coś tu w tych cielistościach jest, coś tu w tych, tych takich jaśniejszych wybarwieniach, natomiast absolutnie nie udało mi się uzyskać takiego ciemnego wywaru. Duże znaczenie przy produkcji wywarów ma też ilość zielska, które tam wkładacie. No dobra, to pobarwiłam szczawem. Szczawiem. Szczawiem, nie szczawem. Nie? Barwiłam także wrotyczem. I lecimy tutaj. Pyk, 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 pyk. Wrotycz pospolity. Każdy wrotycz zna. Ma. Idę w zakład, że nawet osoby, które się absolutnie nie interesują e, zielarstwem, wi widziały wrotycz. Na pewno. To jest takie, takie taki rumianek bez płatków. Tak. A, I wrotycz daje wybarwienia żółto-zielone. Ja mam mój wrotycz tutaj. Tutaj mam wrotycz, tak, tu mam wrotycz, tu już mam nawłocz tak. Wrotycz mam tutaj. Wrotycz zrobiłam tylko w dwóch wybarwieniach. W wybarwieniu gładkim, czyli bez niczego. Sam wywar. Zobaczcie, jaki ładny żółty. Ja nie lubię żółtego koloru w ogóle. Wiecie co? Mam problem z żółcią. Nie, po prostu nie lubię żółtych kolorów. Natomiast te żółte, takie łamane, no to są przepiękne, prawda? To jest wrotycz bez niczego, a tu mamy wrotycz zaprawiony żelazem. Proszę bardzo. Podbity żelazem na piękną zieleń. Ja widzę, że bohater drugiego planu mi uciekł. Nie chciał nam tutaj. Więc tak jak. Udało mi się trochę osiągnąć te wybarwienia, które pokazuje Ola, bystry w swojej książce Dzikie Barwy, więc tak jak najbardziej. Wrotycz zresztą wrotycz bardzo intensywnie farbuje. Zobaczcie, te tkaniny mają dosyć mocne wybarwienia. Drugą taką rośliną, która farbuje w podobnej gamie kolorystycznej, ale y, też bardzo mocno jest na ja włoć kocham po prostu y, miłością chyba nieodwzajemnioną, ale bardzo, bardzo, bardzo mocno, bo nawłoc y, nie do że prze, cudnie pachnie podczas gotowania. Naprawdę to jest taki miotkowy, y, delikatny y, zapach i jest naprawdę prze, prze, prze przeurocza. Y, No to jeszcze daje bardzo mocne, y, bardzo mocne y, Wywar. Ten kolor jest bardzo łatwo wyciągnąć z nawłoci. włócz wygląda tak. Takie pióropusze. włócz inaczej jest zwana mimozą. O, Ewa lubi żółte wrotyczowe, no to nawłociowe też się będą podobały, Ewuniu. Zaraz Ci pokażę. I włócz nawo naprawdę daje na różnych tkaninach, na różnych materiałach bardzo bogatą gamę kolorystyczną. I teraz tak, bo chcę Wam pok pokazać, bo ja tu mam cały, cały stosik. To odłożę na razie, bo to jest szmatka specjalna. I, i tak. Mam, zobaczcie, przepiękną, ciepłą żółć. A Żółcie nie lubię, ale na nawojcową kocham. Kocham bezgranicznie. A... Ciepła żółć, lekko wpadająca w zieleń. Bohater uciekł, ponieważ autofokus z kamery szalał. No, kamera nie wie, kto tu jest najważniejszy, nie? Ale wracamy do nawłociowego żółtego, przepiękny, głęboki, naprawdę bardzo mocne wybarwienie, jak na barwienie naturalne. To jest bardzo mocny, fajny kolor. Tu mam nawłoć, zaraz Wam pokażę. Opla. Mm. Tu mam nawłoć podbitą miedzią. Jest jaśniejsza, co się zmieniła na taką bardziej w cytrynę. Nie wiem, czy to jest chłodniejszy odcień. Chyba odrobinkę chłodniejszy, tak. A, I tu już widzimy, że. Mm, ponieważ ja też matki gotowałam razem. Mm. <ścoughs> y Gotowałam je razem, więc tak naprawdę po, po dodaniu miedzi ten kolor yy, wziął i zszedł troszeczkę. Tak się zmienił barwę, tak wygląda, jakby wypłowiał. Natomiast po wygotowaniu całości jeszcze do tej yy, na włoci zaprawionej yy, miedzią dodałam nową szmatę, bo mi się wydawało, że z tego wywaru jest tak mocno, tak nasycony jest ten wywar, że jeszcze coś z niego mogę wyciągnąć. Yy, bo tu miałam ćwiarteczki materiałów, yy, 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 tłuste ćwiartki. Natomiast dorzuciłam jeszcze pół metra. I zobaczcie. Te pół metra z tego wywaru, co mi się wydawało, że już jest cały wypity i, i się już nic nie da, jeszcze piękniej poszło na dużej szmacie, więc tak naprawdę widać, że ten wywar bardzo mocny jest i bardzo mocno oddaje kolor, więc naprawdę na nie trzeba zbierać tonami, żeby mieć fajne, fajną wybarwienie. Ja tak naprawdę zebrałam taki nieduży bukiecik z placu pod domem i... Spoko. Natomiast po dodaniu żelaza do nawłoci uzyskujemy zieleń. I teraz chciałabym to zieleń porównać z zielenią wrotyczową, bo one są bardzo podobne. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Mam nadzieję, że one się Wam nie zleją. Ale wrotyczowa zieleń jest chłodniejsza. To jest prawie ten sam kolor, ale odcień w wrotyczu jest dużo jest chłodniejszy. Nawłoć zostaje cały czas w ciepłym, w ciepłym takim słonecznym wybarwieniu. Mam nadzieję, że to troszeczkę widać przy kamerze. No, jak nie, no to trzeba na żywo sobie wypróbować. A ja tu miałam jeszcze taką jedną szmatkę, którą odłożyłam. Yy, miałam przyczepioną ją do nawłociowych wybarwień. To jest taki. O, coś takiego. To jest coś takiego. I to jest mój eksperyment, ponieważ jest to szmatka, którą gotowałam yy, w szczawiu. W szczawiu, który. Yy, który mnie trochę rozczarował, szczerze powiedziawszy, bo spodziewałam się tych wybarwień dużo mocniejszych. Ja przypomnę, przypomnę nasz sztaf. Spodziewałam się wybarwień mocniejszych, głębszych. I wydaje, my były też matki mokre, mi się wydawały takie blade. I to mówię, Boże, ty mój, znowu jakieś pastele mi wyjdą, i co ja z tym zrobię. Natomiast, no i miałam taką szmatkę właśnie, wydawało mi się, że ona jest bez koloru, jak była mokra. I jak przerzucałam między garami, no to mówię, dobra, ten, ten kawałek to już taki biały, no, no nie biały, ale trochę taki zburzały, ale bez koloru. Niech się gotuje w nawłoci. Co ma być, to będzie. Więc to jest czysta nawłoć na czystym szczawiu. I kolor wyszedł przedni, bo jest mega, mega, mega ciepły. Teraz ja porównamy do nawłoci bez niczego. Zobaczcie. Tu mamy ciemniejsze. Rzeczywiście, oryginał nawłociowy sam jest ciemniejszy. Biała szmata w samej nawłoci jest ciemniejsza. Natomiast tutaj ta kolorystyka, ta nawłość podbita, szczaw podbity na włociu, podbita szczawiem, nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia, jak to nazwać. Dostała takiej, takiego wybarwienia brązowo-żółtego. I on naprawdę bardzo fajny kawałek. I chyba ten eksperyment po, po, powtórzę, spuki, póki nawód kwitnie, bo teraz właśnie. E, mimo zami, jesień się zaczyna i na włocie kwitną jak szalone. E, jak macie takie duże nawłocie, to lepiej ścinać same, same kwiatki i gotować w samych kwiatkach. A teraz zwracam się do moich malinowych dziewczyn z Fundacji Trzy Maliny i do mojego, do mojego wspaniałego Timu z komarszu tegorocznego. Bo wiem, że laski mnie oglądają. W tym roku jak byłam w czerwcu na Podlasiu z Fundacją Trzymaliny na Onkomarszu, to byliśmy w Puszczyk Nyszyńskiej. I nas tam oprowadzała wspaniała lechniczka Małgosia. I Małgosia pozwoliła mi z Puszczyk Nyszyńskiej podziwiać szyszki. Szyszki sosnowe. Ja w ubiegłym roku farbowałam materiały szyszkami sosnowymi i to była, byłam zachwycona, bo wyszły mi takie przepiękne róże, jak dodałam żelaza, łamały się na fiolety, ale yy, był jeden ząg z szyszkami. One były strasznie, bo to były młodziutkie szyszki yy, z tamtego roku a, i one były bardzo żywiczne. Ja miałam cały gar zalepiony żywicą i doskrobanie tego to była droga przez mękę. A w dodatku ta żywica przyklejała mi się też yy, do materiału i to wyszło takie plamiste, no okej, okay, ja lubię plamiste, więc spoko, natomiast szukałam sposobu, jak to ogarnąć, żeby wyciągnąć kolor z, z szyszki sosnowej, a, ale móc go zrobić w solidzie, w gładkim materiale. No i wpadłem na pomysł, że zrobię to z, ze starych szyszek. I z na Naszyńskiej pozwoliłam sobie wynieść cztery stare szyszki, takie stare, stare już, które odleżały swoje na ziemi. Bo mi się wydawało, że barwnik jest barwnikiem on tam został i jest. Natomiast, no, wypłynęła ta cała żywica i będę miała czysty gar. No i ugotowałam te szyszki i powiem Wam, że z żywicą to był strzał w dziesiątkę. Rzeczywiście gar miałam czyściuteńki, zero żywicy. No, to odrobinkę szumu musiałam zdjąć, ale żywicy na tych szyszkach nie było i dało się wygotować wywar. Natomiast, to jest szmatka. To jest szmatka moja sosnowa. I ona nie ma nic wspólnego z różem. Jest yy, taka brązowo-cielista. Powiem wam. Bez szału. Nie, tego się spodziewałam. Miał być róż. Co prawda nie tak jak na moich włosach. Ale jednak róż. A, a wyszło takie bure coś. Pięknie się komponuje ze wszystkimi. Będzie ładnie. Ale nie takie były oczekiwania, nie? A więc zobaczcie, potrafi ten sam składnik bardzo zaskoczyć, w zależności od tego, czy jest świeży, czy starszy. Więc tak, sosna w tym roku mnie rozczarowała. No cóż, jutro jadę do lasu pozbierać świeżutkich, młodziutkich szyszek sosny, takich, co mi zawalą garżywicą, bo jest to chyba jedyna opcja, żeby mieć kolor taki, jakiego się oczekuje, czyli ryż. A róż wcale nie jest taki łatwy do uzyskania, bo. Bo bo, 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 bo wszystkie kolory różowo-czerwonawe są dosyć trudne do uzyskania, tak samo jak niebieskości. W barwieniu naturalnym, oczywiście, bo tylko o tym rozmawiamy. No i mam ostatnią rzecz, to dzisiaj ściągałam z suszarki, jeszcze lekko wilgotne. Samosiejka spod domu, czyli to pola biała, to pola biała, czyli takie drzewko, które ma listki od spodu z takim białym meszkiem. No i tutaj mamy u Oli Bystry w dzikich barwach, że topola biała może tak tutaj całą gamę właśnie takich brązików, różowości, może lekkich zieleni, jak podbite żelazem. Ja za tą topolkę pogotowałam. Pogotowałam. Pogotowałam, może trochę przykrótko, to też prawda, bo już yy, yy, trochę mi zależało żeby Wam pokazać. Ale moja topolka, nie wiem, może to jakaś gdańska topolka, może to jest topolka ze skrzyżowania. Nie zrobiła różowości, nie zrobiła brozików. Topolka zrobiła żółcienie. Tak, więc mamy stopoli przepiękną żółć, taką bardzo pastelową. Bardzo delikatne te barwy wyszły. Te materiały są jeszcze mokre, więc one są ciemniejsze. I jak po wyschnięciu troszeczkę utracą tej intensywności. Tu mamy to pole naturalną, podbitą miedzią i podbitą żelazem. Jak widzicie, nic mi nie poszło w brązy i cielistości, natomiast wszystko poszło mi w zielenie i żółcie. Piękny zestaw, bardzo harmoniczny, prawda? I teraz wam coś pokażę. Teraz złożymy wszystkie te szmaty, które dzisiaj, które dzisiaj wam przyniosłam, bo ugotowałam w tym tygodniu, i coś wam pokażę. Coś, co nigdy nie wypaliłoby przy farbowaniu barwnikami syntetycznymi. Bo jest to absolutnie niemożliwe. Ja pomieszam te materiały, bo już teraz nie muszę pamiętać, który jest z czego. I mogę Wam pokazać po prostu tak, jak mi się widzi. I to, co teraz zrobię, jakbyście wzięli randomowe szmatki farbowane farbami, no, chemicznymi, tak? No to Wam to nigdy nie wyjdzie w... Tak jak ja Wam to pokażę. Bo dobieranie kolorów zbarwienia chemicznego, no to wymaga trochę pracy. Natomiast tutaj, uwaga, uwaga, nie wiem, czy dam radę to chwycić wszystko w ręce. Postaram się. Zobaczcie, to jest cały zestaw wszystkiego, co ufarbowałam na dzisiaj dla Was. Znaczy dla siebie tak naprawdę. Widzicie? Cały zestaw, wszystkie kolory. I co jest tu charakterystycznego? One wszystkie do siebie pasują. Tu nie ma koloru, który byśmy powiedzieli, y, w tym zestawie ten jest do i trzeba go wywalić. No nie. Zobaczcie, on ładnie pasuje z żółciami i z tą ciepłą, i z tą chłodniejszą odwrotyczą. I jakbym przedstawiła tutaj zieleń, tą y, topolową, też będzie pięknie. One są tak harmoniczne, że to jest coś niewiarygodnego. Naprawdę z, natura z naturalnego farbowania można wziąć dowolną szmatę i połączyć z drugą dowolną szmatą. Zobaczcie. No przecież to są zestawy jak, jak marzenie. Tutaj po prostu nie ma bata, wszystko do siebie pasuje. I y, to jest o tyle fajne, z, jak się, jak się y, szyje z naturalnych, naturalnie barwionych tkanin, że po prostu y, nie trzeba mieć wyczucia koloru. Tak, to jest taki tip dla osób, które mają problem z dobieraniem barw i z dobieraniem kompozycji kolorystycznych. Tu po prostu nie ma opcji, tu wszystko do siebie pasuje. Co byście nie wymyślili, jak byście tego nie złożyli, jak byście tego nie pocieli, nie podszywali, zawsze będzie to się nie pasowało, po prostu zwyczajnie. Więc e, zachęcam was do eksperymentowania e, różowego z drewna sądołowego, tak, i z hibiskusa, i z awokado. To prawda. Tak, A jest dużo sposobów, ale no jest to, nie jest to łatwe do uzyskania koloru, zresztą Elu się ze mną zgodzisz. No i właśnie, yy, sposobów farbowania tkanin jest po kokardę, po kokardę, naprawdę po kokardę. Ja Wam pokazałam dzisiaj yy, taki yy, wiedźmowaty sposób, prosto z gara yy, wiedźmowego. Yy, mam nadzieję, że nie nadchodzą czasy, kiedy za yy, gotowanie cuchnących wywarów będzie się znowu, Paliło czarnice na stosie. Natomiast farbowania naturalnego jest bardzo dużo metod. Można też farbować odciskając rośliny na materiale, ale o tym będę mówiła kiedy indziej. Natomiast. Tu się odezwała Ela z drzewem sandałowym, bo Ela jest ekspertem od farbowania tkanin. Gdzie ja się nauczyłam farbowania naturalnego? Dzikie barwy plus Ela Zema z pracowni patchworkowej. Nic innego yy, nie chciało yy, yy, wyjść, tak? Przepraszam, to coś się włączyło, a ja się już wyłączę. Z... Boże ty mój, dlaczego mi to pika? Nie, nie można to pikać. Dobrze. Ehm. Ela. Ela mistrzyni farbowania materiałów, nauczyła mnie farbowania farbami syntetycznymi, nauczyła mnie farbowania naturalnego, nauczyła mnie farbowania indygo. Chociaż indygo nie odważy się nigdy sama w domu zrobić, zawsze będę robiła to u Eli na jej warsztatach. Natomiast jeszcze jest jedna technika, której się nie nauczyłam, a której bardzo chcę się nauczyć. To jest technika monotypii, to jest technika też, którą Ela robi z roślinami, zobaczcie. Zapraszam Was w następną sobotę do pracownikoty na płoty na monotypie na tkaninie i będziemy robić roślinne czary w zupełnie inny sposób. Nie gotując jest w garach, można robić czary Mary i być wiedźmą bez gotowania garów. Zapraszam Was serdecznie. Teraz powinien właśnie, polecieć link do warsztatów na dole zapisujcie się, zapraszam. Mirka pyta, woda żelazowa, jak długo moczesz matę przed farbowaniem? Około doby. Około doby, ale zdarzało mi się też po prostu robić na CITO i po prostu szmatę wymoczyć. Ile? 5 minut? I też kolory się przyjmowały, też ta zaprawa dobrze, dobrze działała, nie? Oczywiście wtedy kolor jest trochę mniej intensywny, ale też ujdzie. Więc tak, zapraszam Was na warsztaty z monotypi. E, farbujmy szmaty sami, a jak e, nie umiemy, to kupujmy piękne. Tak. <laughs> e, zapraszam Was serdecznie w następną e, sobotę na live'a z warsztatów, bo będziemy e, na żywo warsztatować z Elą. Troszeczkę Wam Rąbka tajemnicy zdradzimy, a kto nie chce rąbka, tylko chce całość, to niech wpada na warsztaty. Jeszcze tam chyba z 2-3 miejsca są. Klikajcie w linka i wpadajcie do nas w następną sobotę. Monotypia na tkaninie z Elą. To dzisiaj wszystko z mojej strony. Ja zaraz siadam do maszyny i ciacham to wszystko, bo idzie listopad. A w listopadzie jest walka z ufokami na grupie Wykończ UFO w listopadzie, więc ponieważ ja mam kilka ufoków z naturalnych tkanin, to sobie jeszcze dorobię kilka. E, tak, i widzimy się za tydzień. Ja do maszyny, wy do czego tamkolwiek. Co robicie w weekend? Jak chcecie, to napiszcie, co robicie w weekend, bo ja się chętnie dowiem, oprócz tego, że siedzicie ze mną na live, nie? <laughs> Ale to tylko pół godziny. Po jak Maćku z gumowym młotkiem farbowałaś? Tak, farbowałam, ale nie gumowym, ale takim prawdziwym metalowym. Ups. A, dobra. Do zobaczenia. A, czy będą jeszcze warsztaty w innym terminie? Halina pyta. Te z monotypi. No, pewnie będą, pewnie będą, bo jak się rozchodzą na świeże bułeczki, no to szkoda nie powtórzyć, nie, żeby się więcej ludzi nauczyło. E, dobra. Cześć, ciepsy. Gotujcie obiady, spędzajcie czas z rodziną. Miłego dnia. Pa.